Ja wiem, że twój film o Kalinie Jędrusik, bo we mnie jest seks. Poza tym, że tam rzeczywiście tej seksualności było bardzo dużo, bo to była bardzo seksualna, zmysłowa osoba i bardzo utalentowana. Był też wielkim hitem, prawda? I w kinach, i potem na przykład na platformach streamingowych, Netflixie, to był duży hit. I to jest, i myślę, że to też jest dosyć duże zaskoczenie, prawda? No, takie to są czasy, że trochę mniej się chodzi do kina, a trochę więcej się ogląda na platformach streamingowych, przynajmniej część ludzi takie decyzje podejmuje. I faktycznie w przypadku tego filmu było tak, że kiedy on wszedł na Netflixa, ja poczułam to bardzo mocno, bo zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości, że ludzie zobaczyli ten film po raz pierwszy i że im się podobał. Mam wrażenie, że to był nawet większy odzew niż kiedy ten film był w kinach. Więc cieszę się, że dzięki temu, że on jest na platformie, zobaczyło go jeszcze więcej osób i myślę, że sukcesem tam był bardzo długo, był na pierwszym miejscu w Polsce i nie tylko, więc się z tego bardzo cieszę, że ten film wypłynął na szersze wody dzięki właśnie platformie. A czy to nie jest takie trochę z jednej strony smutne, a z drugiej takie zagrożenie dla tradycyjnych kin, że jednak coraz więcej ludzi ogląda filmy właśnie na tego typu platformach? Myślę, że to jest zagrożenie i mnie z jednej strony to cieszy, że się rozwija serial, że seriale są coraz lepsze, że mają ogromne budżety, że tak naprawdę już niczym się nie różnią od filmów, jeśli chodzi o dofinansowanie i o rozmach, a z drugiej strony trochę mnie to martwi, bo myślę, że kina nic nie zastąpi, że żeby usiąść w sali kinowej, w tłumie ludzi i być zabranym w jakiś świat, że to jest coś wyjątkowego i nam kanapa tego nie zastąpi. Bardzo bym nie chciała, żeby tak się stało. Ale oczywiście czasy są takie, jakie są i nie wiemy, jak będzie. Dobrze, że te platformy tak sobie świetnie radzą, ale bardzo bym chciała, żeby kino też nie zniknęło. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kaliny Jędrusik, bo ja mam takie pytanie pod tytułem, czy ludzie na przykład jak do ciebie piszą, czy z tobą rozmawiają na ten temat, na temat tego filmu, to bardziej ich interesuje, że twoja osoba, czy osoba Kaliny Jędrusik? Czy na przykład mówią, czy piszą, ojej, ale pani była tak świetnie przygotowana, że ta Kalina Jędrusik w pani wykonaniu to jest po prostu ta Kalina Jędrusik, którą my pamiętamy z dawnych czasów. Bardzo dużo takich wiadomości dostaję i bardzo dużo takich telefonów odebrałam od ludzi, którzy ją znali, więc takich wiadomości mam sporo i takiego odzewu. A z drugiej strony są też ludzie, którzy się do mnie odzywają i mówią, że trochę nie wiedzieli, kim ona była, ale że ich ten film uwiódł, że się zrelaksowali, że się bawili dobrze, że ich ten film zainspirował. Piszą do mnie młode kobiety, które mówią, że chciałyby być jak ona, chciałyby mieć tyle siły, tyle bezkompromisowości, tyle przebojowości, tyle odwagi i że chciałyby przeżyć chociaż jeden dzień w swoim życiu, taki jak przeżywała swoje życie Kalina. Więc tak naprawdę na wielu poziomach. Czy uważasz, że ten film to jest dla siebie taki pewien przełom w karierze? Sama nie wiem, to się okaże. Dla mnie na pewno jest to przełom wewnętrzny. Ja się dużo nauczyłam, ja się na wiele rzeczy odważyłam. Wiele rzeczy mnie przestało zajmować, nieistotnych w życiu, tak mi się wydaje. I dla mnie to jest przełom przede wszystkim wewnętrzny, a no nie mogę narzekać na brak propozycji, nie mogę narzekać na to, że jest jakoś niedobrze, więc myślę, że na pewno dużo mi korzyści przyniósł, ale staram się tak nie podchodzić do filmów, tylko raczej właśnie jak do ważnych spotkań i do ważnych przeżyć, które gdzieś zostaną ze mną na długo. A może zdradzić, co za propozycję dostałaś? Coś takiego równie ciekawego? No nie mogę zdradzić. Nie mogę chyba zdradzić, bo jeżeli jeszcze nie weszłam na plan, to taką mamy umowę, że nie mogę mówić, co to jest. Ale te propozycje przychodzą i co ciekawe są bardzo odległe od roli Kaliny. Bałam się, że trochę wejdę w jakąś szufladę, a to się nie dzieje, z czego się bardzo cieszę. A to dla aktorki dobre, prawda? Tak. Bo żeby nie zostać zaszufladkowany. Być zatrzaśniętą w tej szufladzie to jest z jednej strony czasem wygodne, ale ja bardzo bym nie chciała, żeby tak się stało.